Aus Hebräer 11. Przeczytajmy z listu do Hebrajczyków 11 rozdziału. Lesen zuerst die ersten 7 Verse. Przeczytamy na początek pierwszych 7 wierszy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Wollen dieses Kapitel über den Glauben unter einem besonderen Gesichtspunkt anschauen. Zechciejmy przyjrzeć się temu rozdziałowi, który mówi o wierze pod pewnym szczególnym punktem widzenia. Wir haben vielleicht schon oft über dieses Kapitel nachgedacht. Być może już wielokrotnie myśleliśmy o tym rozdziale. Haben vielleicht auch schon manches Mal etwas darüber gehört. Być może wiele już o nim słyszeliśmy. Und wir haben schon beim Lesen gemerkt, es geht um den Glauben. I już przy czytaniu możemy się zorientować, że tu chodzi o wiarę. Wir wollen diesen Glauben ein wenig anschauen in Verbindung mit unseren Häusern. I przyjrzyjmy się tej wierze w połączeniu z naszymi. Wie können wir in unserem persönlichen und in unserem Familienleben diesen Glauben ausleben? W jaki sposób w naszym osobistym i rodzinnym życiu możemy żyć tą wiarą? Was ist eigentlich Glaube? Co to jest w zasadzie wiara? Glaube bedeutet jemandem vertrauen. Wiara oznacza ufać komuś. Jemanden für wahrnehmen in dem, was er sagt. Kogoś traktować poważnie w tym, co on mówi. Jemanden fest und unerschütterlich sein lassen. Wierzyć w to, że ktoś jest pewny i nienaruszalny. Wir können es mal so sagen, der Glaube ist das, was uns mit Gott verbindet. Możemy też to tak określić, wiara jest tym, co nas łączy z Bogiem. Und durch den Glauben nehmen wir Gott für, nehmen wir sein Wort an und halten es für wahr. I przez wiarę przyjmujemy Jego Słowo i uważamy je za prawdziwe. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Nasza ufność jest położona w Nim. Wir brauchen diesen Glauben, um in Verbindung und in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Potrzebujemy tej wiary, by być w połączeniu i w społeczności z Nim. Wir so den Glauben haben, der uns mit Gott verbindet, i gdy mamy tą wiarę, która łączy nas z Bogiem, dann haben wir in den ersten drei Versen dieses Kapitels drei grundsätzliche Punkte. To w tych pierwszych trzech wierszach mamy trzy główne punkty. Der erste ist in Vers 1. Pierwszy, w wierszu pierwszym. Der Glaube, der lässt uns die zukünftigen Dinge, die Dinge, die man nicht sieht, für wahr halten. Wiara, te rzeczy, których nie widzimy, ona pozwala nam je traktować jako pewne. Dieser Vers spricht von Dingen, die man nicht sehen kann. Ten właśnie wiersz mówi o rzeczach, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Mit unseren Augen, naszymi menschlichen Augen können wir das nicht sehen. Naszymi ludzkimi oczami nie widzimy tego. Aber durch den Glauben sind wir überzeugt davon.
Ale przez wiarę jesteśmy o tym przekonani. Der Glaube lässt uns also die göttlichen Dinge sehen. A więc wiara pozwala widzieć nam te boskie rzeczy. Stell dir vor, du stehst auf einer Ebene, wo du weit schauen kannst. Wyobraźcie sobie, że stoicie na równinie, gdzie możecie bardzo daleko patrzeć. Wenn du mit dem bloßen Auge schaust, dann siehst du manches gar nicht. Jak patrzysz takim gołym okiem, wielu szczegółów nie zauważysz. Aber wenn du ein Fernglas nimmst, dann kannst du auf einmal noch viel mehr entdecken. Ale gdy weźmiesz lornetkę, to odkryjesz mnóstwo szczegółów. So ist der Glaube ein solches Fernglas. Tak więc wiara jest taką lornetką. Er lässt uns die Dinge Gottes sehen. Ta lornetka właśnie pozwala nam zobaczyć te rzeczy Boże. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben heute. I gdy mamy tą wiarę, to ma to też działanie na nasze życie dzisiaj. Möchte versuchen, das immer mal wieder mit ein paar Beispielen deutlich zu machen. Ja zawsze staram się to wyjaśnić na kilku przykładach. Ich denke an einen jungen Bruder, der zu uns kam. I mam teraz, chciałbym powiedzieć o takim młodym bracie, który do nas przychodził. Die Frage, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? I zapytał się kiedyś, jak mogę poznać wolę Bożą? Er wollte gerne den Willen Gottes wissen in der Frage der Wahl des Ehepartners. I chciał to pytanie postawił i chodziło mu o wybór partnera, czyli małżonki. Er hatte eine Schwester im Herzen. Miał już na sercu pewną siostrę. Und er wollte dafür beten. Chciał się modlić w tej sprawie. Und er kam nach einigen Wochen wieder. I po kilku tygodniach znowu jakby przyszedł. Er hatte eine Enttäuschung erlebt. I przeżył rozczarowanie. Nach einigen Wochen kam er wieder. Po kolejnych tygodniach znowu się pojawił. Dann sagte er, als ich das letzte Mal da war ich sehr enttäuscht und traurig. I powiedział, gdy byłem ostatni raz wśród was, to byłem bardzo rozczarowany i smutny. Aber jetzt habe ich etwas gelernt. Ale teraz się czegoś nauczyłem. Ich habe gelernt, dass ich auf andere Dinge achten muss als bisher. Zauważyłem, że muszę zwracać na inne rzeczy uwagę niż na to, co ja do tej pory na co zważałem. Ich habe gelernt, dass ich auf die Dinge achten darf, die Gott wichtig sind. I nauczyłem się tego, że powinienem zwracać uwagę na rzeczy, które są ważne dla Boga. Merken wir, wie der Glaube die Sicht auf die Dinge verändert. Możemy tu zauważyć, jak wiara zmienia nasz punkt spojrzenia na pewne sprawy. Wenn wir ohne Glauben die Dinge sehen, gdy na rzeczy, na sprawy pewne patrzymy bez wiary, dann denken wir vielleicht an das, was uns gefällt, to być może, albo przeważnie myślimy o tym, co nam się podoba. Aber wenn wir im Glauben verbunden sind mit Gott, ale gdy w wierze jesteśmy połączeni z Bogiem, dann achten wir auf die Dinge, die Gott wichtig sind. To zwracamy uwagę na rzeczy, które są ważne dla Boga. A merken wir, wie der Glaube uns verändert in unserem Leben. To zauważamy, jak ta wiara zmienia nasze życie. Das ist ja auch ganz normal. To jest też całkowicie normalne. Das ist ja erstaunlich, als unsere Kinder in die Schule kamen. I też zadziwiającym jest to, gdy nasze dzieci poszły do szkoły. Und mittags nach Hause kamen. I po południu wróciły do domu. Da hatten sie auf einmal Worte gelernt. Die hatten sie vorher nicht gekannt. To zauważyliśmy, że one znają słowa, których wcześniej nikt nie znały. Wir waren ganz erstaunt über die Worte, die sie auf einmal kannten. I myśmy się zdziwili tymi słowami, które one poznały. Merken wir, wie der Umgang, den wir haben, uns prägt? I możemy widzieć, jak te okoliczności, w których my się znajdujemy, czy w których się obracamy, towarzystwo, jaki to wywiera na nas wpływ. Wenn wir im Glauben verbunden sind mit Gott, a gdy my wiarą jesteśmy połączeni z Bogiem, wenn wir uns mit den göttlichen Dingen beschäftigen, gdy zajmujemy się Bożymi rzeczami, dann werden wir auch die Dinge auf der Erde mehr mit Gottes Augen sehen. To te rzeczy ziemskie będziemy widzieli bardziej oczami Bożymi właśnie. Das ist der erste grundsätzliche Punkt. To jest ten pierwszy główny punkt. Durch den Glauben sehen wir die Dinge Gottes. Przez wiarę widzimy te rzeczy Boże. Wir sind überzeugt von dem, was Gott uns gibt. Jesteśmy przekonani o tym, co nam Bóg daje. In Vers 2 gibt es einen zweiten wichtigen Punkt. W drugim wierszu mamy drugi punkt. Durch den Glauben haben wir ein Zeugnis hier auf der Erde. Przez wiarę mamy świadectwo tutaj na ziemi.
In dem Glauben haben die Alten, das sind die Glaubenden des Alten Testamentes, Zeugnis erlernt. Przez wiarę nasi przodkowie otrzymali świadectwo, czyli ci wierzący ze Starego Testamentu. Wir denken an Abraham. Pomyślmy o Abrahamie. Er hatte viele Jahre dort in Kanaan gelebt. Żył, czy mieszkał wiele lat w Kanaan. Jetzt starb seine Frau, die Sarah. Zmarła jego żona Sara. Er suchte einen Ort, wo er sie begraben konnte. Szukał miejsca, gdzie mógłby ją pochować. Dann geht er zu den Bewohnern des Landes und bittet um einen solchen Ort, um eine solche Begräbnisstätte. I poszedł do mieszkańców tej ziemi i poprosił o takie miejsce, gdzie by mógł ją pochować. Was sagen sie ihm? Co oni do niego mówią? Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Ty jesteś księciem Bożym pośród nas. Das war ein gutes Zeugnis, das er von den Bewohnern des Landes hatte. To było bardzo dobre świadectwo, które on miał, które złożyli ci mieszkańcy tego ludu. Durch den Glauben, durch die Verbindung zu Gott bekommen wir ein Zeugnis in unserer Umgebung. Przez wiarę, przez naszą łączność z Bogiem, nasze otoczenie ma o nas, czy wydaje nam świadectwo. Vor einiger Zeit besuchten wir eine Familie. Jakiś czas temu odwiedziliśmy pewną rodzinę. Wir waren einige Tage da. Kilka dni byliśmy tam wśród nich. Und in der Zeit war in dem Dorf, wo sie wohnten, ein Dorffest. I w tym czasie, gdy myśmy tam u nich byli, w tej wiosce, gdzie oni mieszkali, było takie jakieś tam święto lokalne. Sie haben überlegt, sollen wir dorthin gehen? Oni myśleli, czy powinniśmy na to iść? Oder sollen wir besser nicht hingehen? Albo lepiej nie. Und sie haben die Entscheidung getroffen, wir gehen nicht dorthin. I postanowili, że nie pójdziemy na to święto. Die Leute aus dem Dorf wussten etwas über ihren Glauben. Ludzie z tej wioski wiedzieli coś o ich wierze. Und sie wollten gerne ein gutes Zeugnis sein. I oni chcieli być dobrym świadectwem też. Merken wir, wie der Glaube ein Zeugnis, uns ein Zeugnis sein lässt in der Umgebung. Możemy też widzieć, jak właśnie wiara powoduje, że jesteśmy świadectwem dla otoczenia. Möchte diese Beispiele nennen, um deutlich zu machen, welche Punkte uns hier gezeigt werden. Ja, wymieniłem te przykłady, byśmy sobie to dobrze uzmysłowili, czym jest wiara. Ich möchte dazu sagen, wir können nicht jedes Beispiel eins zu eins nachmachen. Oczywiście też nie każdy przykład jeden do jednego możemy przełożyć na nasze życie. Jeder von uns ist in einer anderen Situation. Każdy z nas jest w innych sytuacjach. Aber wir merken, wie diese Glaubensverbindung zu Gott uns in den Alltagsdingen leitet. Ale widzimy, jak ta wiara, czy to połączenie z Bogiem prowadzi nas w tych codziennych rzeczach. Und ich meine, das ist wichtig für uns. Myślę, że to jest ważne dla nas. Dass wir Gott fragen, was möchtest du für mich? Byśmy Boga pytali, czego ty chcesz dla mnie? Was soll ich in dieser Situation tun? Co powinienem uczynić w tej sytuacji? Und dann gibt Gott gerne Antwort. I Bóg chętnie odpowiada. In Vers 3 lernen wir einen dritten grundsätzlichen Punkt. W wierszu trzecim mamy trzeci punkt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Kannst du das erklären, wie die Welten entstanden sind? Czy jesteś w stanie wyjaśnić, w jaki sposób świat czy wszechświat powstał? Kannst du das mit deinem Verstand begreifen? Jesteś w stanie to pojąć twoim rozumem? Ich kann das nicht begreifen. Ja nie. Aber durch Glauben kann ich das verstehen. Ale przez wiarę mogę to rozumieć. Wenn wir Glauben haben, wird es auf einmal einfach. Bo gdy mamy wiarę, to pewne rzeczy są dla nas bardzo proste. Dann steht in der Bibel, Gott sprach und es war da. Jest napisane, Bóg powiedział i stało się. Mit dem Verstand kann ich es nicht erklären. Rozumem moim nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Aber der Glaube lässt es mich verstehen. Ale wiara pozwala mi to rozumieć. Das ist auch ein wichtiger Punkt für unser Leben. To jest też ważny punkt dla naszego życia. Besonders in vielen Situationen, die in der Familie entstehen können. Szczególnie w wielu sytuacjach, które zdarzają nam się w rodzinie. Manche Not in einer Familie. Not in der Familie. Jakaś troska, bieda w rodzinie. Manche Dinge, die anders kommen, als wir es uns gewünscht haben. Jakieś rzeczy, które dzieją się inaczej, niż myśmy sobie to życzyli. Wir verstehen es mit unserem Verstand nicht. Nie rozumiemy tego naszym rozumem. Aber im Glauben sagen wir, Gott macht keinen Fehler. Ale wiarą mówimy,
Bóg nie popełnia błędu. Im Glauben verstehen wir, wenn das Gottes Wille ist, dann ist es gut für uns. W wierze mówimy, jeśli to jest wolą Bożą, to jest to dobre dla nas. So haben wir diese drei grundsätzlichen Punkte. I tu widzieliśmy te trzy takie podstawowe punkty. Durch den Glauben die Dinge Gottes sehen. Wiarą możemy widzieć rzeczy Boże. Durch den Glauben ein Zeugnis haben. Przez wiarę możemy mieć świadectwo. Und durch den Glauben die Dinge verstehen, die für den Verstand zu hoch sind. I przez wiarę rozumieć rzeczy, które dla naszego rozumu, umysłu są zbyt wzniosłe. Wir haben dann in Vers 4 bis Vers 7 drei Beispiele. W wierszach od 4 do 7 mamy trzy przykłady. Zuerst das Beispiel von Abel. Najpierw przykład Abla. Dann das Beispiel von Henoch. Potem Henocha. Und dann das Beispiel von Noah. I potem no, na koniec Noego. Und anhand von jedem Beispiel lernen wir wieder eine wichtige Sache für unser Glaubensleben. I z każdego z tych przykładów możemy się nauczyć ważnych rzeczy dla naszego życia wiary. Bei Abel lernen wir, dass wir durch Glauben Gott U Abla możemy się nauczyć tego, że przez wiarę możemy zbliżać się do Boga. Abel wusste, wie man Gott naht mit einem Opfer. Abel wiedział, jak przybliżyć się do Boga przez ofiarę. Und in Vers 6 wird uns dazu noch etwas erklärt. W 6 wierszu jeszcze mamy pewne wyjaśnienie do tego. Wer Gott nahen möchte, der muss erstmal glauben, dass Gott ist. Kto chce się zbliżyć do Boga, to musi najpierw wierzyć, że Bóg jest. Und der Glaube, der Gott naht, der vertraut darauf, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. I wiara wierzy, że Bóg dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Że dla tych, którzy Boga szukają, to Bóg ich wynagradza. Das ist der erste Punkt, den wir wieder für unser Familienleben mitnehmen wollen. To jest pierwszy punkt, który dla naszego życia rodzinnego możemy wziąć do serca. Gott nahen durch Glauben. Zbliżać się do Boga w wierze albo przez wiarę. Das Wirklichkeit in unserem persönlichen Leben und in unserem Familienleben? Czy to jest rzeczywistością, czy tak się dzieje w naszym osobistym i rodzinnym życiu? Dass wir wirklich Gott nahen? Że my naprawdę zbliżamy się do Boga? Dass wir die Nähe und Gemeinschaft Gottes suchen? Że szukamy społeczności i bliskości Boga? Wie können wir das tun? Jak to możemy czynić? Indem wir zu Hause die Bibel aufschlagen. Na przykład otwierając Biblię w domu. Indem wir sie persönlich lesen. Czytając ją osobiście. Indem wir, soweit das möglich ist, sie gemeinsam lesen als Ehepaar. Że ją czytamy, o ile to możliwe, jako małżeństwo, jako mąż i żona. Tun wir das? Czynimy to? Ich möchte euch sagen, das sind schöne Augenblicke, wenn man gemeinsam in der Bibel liest. Chcę wam powiedzieć, że to są cudowne chwile, gdy się wspólnie czyta Słowo Boże. Man kann manche Dinge gemeinsam unternehmen. Można pewne rzeczy wspólnie podejmować. Aber gemeinsam über den Herrn Jesus nachdenken, das ist etwas Großartiges. Ale wspólnie myśleć o Panu Jezusie, to jest coś wielkiego, wspaniałego. Tun wir das in der Familie? Robimy, czy czynimy tak w naszych rodzinach? Aber eine Familie zusammen? Sie hatten Besuch. Es war eine Familie zusammen, sie hatten Besuch. Była pewna rodzina, która miała odwiedziny, gości. Vor dem Essen betet der Vater. Przed obiadem tata się pomodlił. Als er fertig ist, i gdy skończył, da fragt der Sohn, Papa, warum hast du heute so lange gebetet? To syn zapytał, tata, a dlaczego dzisiaj się tak długo modliłeś? Es war ihm aufgefallen, es war Besuch da. I zauważył, że byli goście. Auf einmal war das Gebet viel länger. I nagle modlitwa była o wiele dłuższa. Sonst war das gar nicht gewohnt. A normalnie wcale tak nie było. Merken wir, durch Glauben Gott nahen. Przez wiarę zbliżać się do Boga. Tun wir das in unseren Häusern, in unseren Familien? Czy tak czynimy? Czy tak dzieje się w naszych domach i rodzinach? Es ist nicht immer so leicht. To nie zawsze jest łatwe. Eine Zeit zu finden, wo man als Familie zusammen ist. By znaleźć czas jako rodzina, by spędzić go razem. Ich kenne Familien, denen gelingt es nach dem Essen gemeinsam in der Bibel zu lesen. Znam takie rodziny, które umieją
zaraz po posiłku wspólnie czytać Biblię, czyli mają taki zwyczaj. Ich kenne Familien, denen gelingt es, zusätzlich an einem Abend in der Woche als Familie eine besondere Zeit zum Bibellesen zu haben. Znam też takie rodziny, które specjalnie raz w tygodniu wieczorem poświęcają pewien czas, by jako rodzina razem zajmować się Słowem Bożym. Gottes Wort gibt uns da keine Regel. Słowo Boże nie daje nam tutaj żadnych reguł czy przepisów, aber in jeder Familie können wir einen Weg finden. Ale każdy z nas osobiście w swojej rodzinie może znaleźć jakąś dla siebie regułę. Wir wollen mal gerade einige Stellen aus dem Alten Testament aufschlagen. Otwórzmy kilka miejsc ze Starego Testamentu. Eine Stelle aus dem zweiten Buch Mose. Jedno z nich to druga księga Mojżeszowa. Kapitel 12, 12 rozdział, vers 26 und 27. 26 i 7 wiersz. Druga Mojżeszowa 12:26. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd, odpowiecie: jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy i oddał pokłon. Aus Kapitel 10, z 10 rozdziału, vers 2. Drugi wiersz. I abyś ty opowiadał dzieciom swoim i wnukom swoim, jak obszedłem się z Egipcjanami i jakie znaki czyniłem wśród nich, byście poznali, żem ja Pan. Aus 5 Mose, 5 Mojżeszowa, Kapitel 6, 6. Vers 6 und 7. 6 rozdział, 6 i 7 wiersz. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. A w tym Buch Jozua, z księgi Jozuego, Kapitel 4 oder 5. Kapitel 4, 4 rozdział, vers 21 und 22. 21 i 22 wiersz. I rzekł do synów izraelskich: gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co znaczą te kamienie, pouczcie waszych synów, mówiąc: suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan. Aus dem Buch der Richter, z księgi sędziów, aus Kapitel 6, 6 rozdział, Kapitel 6, vers 13. 13 wiersz. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. No, ein letzten vers aus Jesaja 38. I ostatnie miejsce z Izajasza 38. Jesaja 38, vers 19. 19 wiersz. Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność. Merken wir, ganz viele Stellen, die Kinder fragen. Widzimy tutaj bardzo dużo miejsc, gdzie dzieci pytają. Oder Eltern erklären ihren Kindern. Albo ojcowie wyjaśniają swoim dzieciom. Ein Beispiel Gideon, er hat von den Vätern gehört, wie der Herr Wunder gewirkt hat in Ägypten. Na przykład Gedeon, on słyszał od ojców, jakie cuda Pan uczynił w Egipcie, czy na Egipcjanach. Im Buch der Richter gibt es einen traurigen Vers. W Księdze Sędziów jest bardzo smutny wiersz. Es kam eine neue Generation auf. Nastało nowe pokolenie, nowa generacja. Und sie kannten den Herrn nicht. I oni nie znali już Pana. Sie wussten auch nicht, welche Wunder er gewirkt hat. Oni nie wiedzieli, jakie cuda Pan uczynił. Woher soll bei uns eine nachkommende Generation den Herrn kennen? Skąd ma wśród nas następna generacja znać Pana? Sie werden nicht geboren und wissen schon alles. Dzieci nie narodzą się i nie wiedzą od razu wszystkiego. Sie lernen das auch nicht in der Schule. W szkole też się tego nie nauczą. Aber sie können es lernen bei uns Eltern.
ale mogą się tego nauczyć od nas, rodziców. Was wird von Timotheus gesagt? Co jest powiedziane o Tymoteuszu? Timotheus hatte echten Glauben. On miał prawdziwą wiarę. Und dieser Glaube, der war zuerst in seiner Großmutter. I ta wiara była najpierw u jego babci. Der war dann in seiner Mutter. Potem u jego mamy. Der war dann auch in ihm. I koniec końców u niego. Durch Glauben Gott nahen, das ist der Punkt, den wir bei Abel lernen. Przez wiarę zbliżać się do Boga, to jest ta rzecz, którą możemy się nauczyć od Abla. So dürfen wir in unseren Familien Gott nahen, um ihn kennenzulernen. Możemy się w naszych rodzinach zbliżać do Boga i go poznawać. Und die Verantwortung dafür, die Impulse zu geben, das haben die Eltern. Tą odpowiedzialność, by te impulsy dawać dzieciom, tą odpowiedzialność mają rodzice. Dann haben wir Henoch. Potem mamy Henocha. Und Henoch wandelte mit Gott aus Glauben. I on przez wiarę chodził z Bogiem. Und Henoch erwartete den Herrn. I on oczekiwał Pana. Das ist das, was der Glaube bewirkt, mit Gott zu gehen. To jest właśnie to, co wiara działa. Chodzić z Bogiem. Wenn zwei zusammen gehen, jeśli dwójka idzie razem, dann müssen sie in drei Dingen einig sein. To w trzech punktach czy rzeczach muszą być jednomyślni. Zuerst müssen sie das gleiche Ziel haben. Ten sam cel muszą mieć. Wenn der eine hierhin will und der andere dahin, können sie nicht zusammen gehen. Jeśli jeden chce w lewo, a drugi w prawo, no to nie da się, by razem szli. Zweitens müssen sie den gleichen Weg wählen. Po drugie, muszą obrać tę samą drogę. Wir sind heute hierher gefahren. Myśmy tutaj dzisiaj do was przyjechali. Und das Navigationssystem hat uns immer auf einen anderen Weg geschickt. Nasza nawigacja pokazywała nam ciągle inną drogę. Wenn der eine diesen Weg gehen will, der andere jenen, kann man nicht zusammen gehen. Jeśli jeden chce iść tą drogą, inną do tego samego celu, nie mogą iść razem. Es gibt noch eine dritte Sache, die stimmen muss. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, która musi się zgadzać. Wenn man zusammen gehen will, muss man auch das gleiche Tempo haben. Jeśli się chce iść razem, trzeba mieć to samo tempo. Zusammen gehen heißt nicht, der eine läuft voraus und der andere läuft hinterher. Iść wspólnie razem to nie znaczy, że jeden gdzieś tam z przodu, a drugi za nim gdzieś tam. Mit Gott wandeln heißt das gleiche Ziel haben, das Gott hat. Iść razem z Bogiem to znaczy mieć ten sam cel, który ma Bóg. Mit Gott gehen heißt den gleichen Weg gehen. Iść razem z Bogiem oznacza iść tą samą drogą. Mit Gott gehen heißt das richtige Tempo haben. Iść z Bogiem oznacza mieć to właściwe tempo marszu. So wandelt, so geht der Glaube mit Gott. I tak więc wiara chodzi, kroczy razem z Bogiem. Kennst du Gottes Ziel für dein Leben? Czy ty znasz Boży cel dla twojego życia? Kennst du Gottes Weg für dich? Czy znasz, jaką drogę ma Bóg dla ciebie? Kennst du Gottes Tempo für dich? Czy znasz to tempo, które Bóg ma dla ciebie? Dann können wir mit ihm gehen. Wtedy możemy iść z nim. Wie ist es in der Ehe? A jak to jest w małżeństwie? Haben wir auch da auch das gleiche Ziel? Czy my w małżeństwie też mamy wspólny cel? Sind wir uns da auch einig über den Weg? Czy jesteśmy jednomyślni, jeśli chodzi o drogę? Sind wir uns auch einig über das Tempo? Czy jesteśmy jednej myśli, jeśli chodzi o tempo? So dürfen wir im Glauben gehen. Tak właśnie możemy iść w wierze. Und dann erwarten wir den Herrn. I wtedy oczekujemy Pana. Henoch wurde auf einmal nicht mehr gefunden. Czytaliśmy, że Henocha nagle nie mogli znaleźć. Po prostu zniknął. Der Herr hatte ihn zu sich genommen. Pan wziął go do siebie. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass wir lernen, dass der Himmel für Menschen ist. To jest pierwsze miejsce, które możemy poznać, że niebo jest dla ludzi. Gott hat den Henoch zu sich in den Himmel genommen. Bóg wziął Henocha do siebie, do nieba. Und er hatte vorher das Zeugnis, dass er Gott gefällt. I on już wcześniej miał to świadectwo, że się Bogu podoba. Dann lernen wir eine dritte Sache bei Noah. Trzecią rzecz widzimy, czy uczymy, możemy się nauczyć od Noego. Noah hatte einen Auftrag von Gott bekommen. Noe otrzymał zadanie od Boga. Und er war Gott gehorsam. I był posłuszny Bogu. Er baute die Arche zur Rettung seines Hauses. On wybudował arkę na ratunek dla swojego domu. Wir merken, wie sein Glaube einen Segen hatte für seine Familie. Widzimy, jak jego wiara, jakie błogosławieństwo miała na jego, jaki wpływ błogosławiony na jego rodzinę. Und durch sein Handeln im Glauben und im Gehorsam verurteilte er die Welt.
i przez swoje postępowanie, przez postępowanie w posłuszeństwie, on osądził świat. Das wird uns hier besonders betont bei Noah. Noah verurteilte die Welt. To jest szczególnie tutaj podkreślone, że Noe osądził świat. Er verurteilte nicht die Welt, indem er mit einem Lautsprecher durch die Straßen ging und die Menschen anklagte. On nie osądził świata w ten sposób, że z jakimiś głośnikami szedł ulicami i krzyczał do nich, że albo osądzał ich. Aber er verurteilte die Welt dadurch, dass er einfach gehorsam das tat, was Gott ihm gesagt hatte. On osądził świat przez to, że po prostu w posłuszeństwie czynił to, co mu Bóg nakazał. Wie das in unserem Familienleben? Jak wygląda ta rzecz w naszych rodzinach? Haben wir ein klares Urteil über die Welt? Czy mamy jasny osąd świata? Die Welt ist dieses System, wo der Herr Jesus keinen Platz hat. Świat to ten system, w którym Pan Jezus nie ma miejsca. Damals rief die Welt hinweg mit ihm. Kreuzige ihn. Wtedy ten świat wołał: precz z nim, ukrzyżuj go. Und die Welt hat sich nicht geändert. A ten świat nic a nic się nie zmienił. Haben wir ein klares Urteil über die Dinge dieser Welt? Czy mamy taki właściwy i jasny osąd na temat rzeczy tego świata? Wir merken, dass das ein Problem ist. Możemy pewnie zauważyć, że to jest problemem. Nicht erst heute. Nie dopiero dzisiaj. Es war in 4. Mose 11 auch schon ein Problem. W 4. Mojżeszowej 11 też to już było problemem. Was haben wir am Anfang gelesen? To żeśmy na początku czytali. Auf einmal wollten sie wieder zurück nach Ägypten. Nagle oni chcieli zawrócić do Egiptu. Sie hatten vergessen, dass sie dort Sklavenarbeit machen mussten. Oni zapomnieli, że oni tam byli najniższą grupą niewolników. Einmal wollten sie wieder all diese Nahrungsmittel dort aus Ägypten haben. Nagle zapragnęli tego pokarmu z Egiptu. Glaube, 7 Dinge wurden uns da aufgezählt. Myślę, że tam było chyba 7 rzeczy wymienionych. Das sind alles Früchte, die auf der Erde wachsen. I to wszystko to są owoce, które rosną na ziemi. Aber dann lies mal in 5. Mose 8. Ale przeczytajcie 5. Mojżeszową 8. rozdział. Da lesen wir, was Gott im Land Kanaan für Nahrungsmittel gibt. Tam czytamy, jaką żywność dał im Bóg w Kanaanie. Und da merken wir, Gott gibt immer mehr. I widzimy, że Bóg daje o wiele więcej. Es wird eine Sache mehr genannt. Jedna rzecz jest więcej wymieniona. Gott gibt besseres, Gott gibt mehr. Bóg daje lepsze, Bóg daje więcej. Wenn wir das verstehen, dann haben wir auch den richtigen Blick auf die Welt. Jeśli to rozumiemy, to mamy właściwe spojrzenie na ten świat. Wir sind noch in dieser Welt. My jesteśmy w tym świecie jeszcze. Aber sind wir uns dessen bewusst, dass wir nicht zu dieser Welt gehören? Ale czy jesteśmy tego świadomi, że my nie należymy do tego świata? So lernen wir bei Noah, dass er die Welt verurteilte. I uczymy, możemy się nauczyć tego od Noego, że on osądził świat. Wir müssen das auch in unseren Familien tun. I musimy to też czynić w naszych rodzinach. Wir müssen Grenzen einhalten. Pewne granice musimy przestrzegać pewnych granic. Der Teufel versucht immer mehr von unserem Leben in Anspruch zu nehmen. Diabeł próbuje coraz więcej zabrać nam z naszego życia, mieć wpływ na nie. Und das ist auch schon aufgefallen in unserem Leben? Czy nie zauważyliśmy takiego czegoś w naszym życiu? Vielleicht gibt es eine Sache, wo wir vor 10 Jahren noch gesagt hätten, nein, das kommt für mich nicht in Frage. Być może jest jakaś rzecz, jakaś sprawa, o której 10 lat temu twierdziliśmy, nie, u mnie to jest niemożliwe, nie ma opcji takiej, żeby to tak było. Aber jetzt ist es schon selbstverständlich für mich. Ale po 10 latach stało się to dla mnie normalne i samo zrozumiałe, że tak może być. Du gehst immer weiter. I tak się to właśnie rozwija i posuwa naprzód. Da müssen wir Grenzen setzen und einhalten. Musimy ustanowić pewne granice i przestrzegać ich. Auch für unsere Kinder. Także i dla naszych dzieci. Der Teufel, der hat einen Weg gefunden, immer bei uns zu sein, uns immer etwas anzubieten. Szatan ma taką drogę, by zawsze być wśród nas i coś nam zaoferować. Weißt du, was er sehr oft dafür benutzt? Wiecie, co bardzo często on do tego używa? Diese Geräte mit einem Bildschirm. Te urządzenia, które mają ekran. Die gibt es klein, die gibt es auch groß. Są małe, ale i wielkie. Die können wir immer dabei haben.
Możemy je zawsze mieć przy sobie. Die Geräte an sich sind ja nicht böse. Te urządzenia same w sobie przecież nie są złe. Aber haben wir nicht auch schon gemerkt, dass es auch gefährlich ist? Ale czy zauważyliśmy, że to jest niebezpieczne dla nas? Da müssen wir einen Weg finden, wie wir damit umgehen. I musimy znaleźć taki sposób, jak się z tym obchodzić. Wir nicht böse Dinge tun. Byśmy nie czynili złych rzeczy. Da müssen wir auch einander helfen. I musimy sobie wspólnie też pomagać. Da müssen Eltern ihren Kindern helfen, richtig damit umzugehen. Rodzice muszą pomagać swoim dzieciom, by właściwie się z tym obchodziły, potrafiły obchodzić. Sie schaffen es oft nicht alleine. Bo same bardzo często nie potrafią. So lernen wir, wie Noah durch sein Tun, durch sein Gehorsam Gott gegenüber die Welt verurteilte. I tak widzimy, jak Noe przez swoje czyny osądził świat. Und so konnte er einen Weg in Gerechtigkeit, in Übereinstimmung mit Gott gehen. I on mógł iść drogą sprawiedliwości i jednomyślnie z Bogiem. Wir lesen jetzt noch einige Verse weiter, machen einen zweiten Teil und lesen Vers 8 bis Vers 12 und Vers 17 bis Vers 22. I przeczytajmy kolejne wiersze i taką drugą część od 8. 8 bis 12. 8 bis 12 und 17 bis 22. Od 8 do 12 najpierw. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wiersz 17. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też Jakoby z umarłych, obrazowo mówiąc, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. W diesem Teil des Hebräerbriefes ist Abraham die zentrale Person. W tej części tego listu do Hebrajczyków Abraham jest tą postacią centralną. Die meisten Dinge werden uns über Abraham berichtet. Większość z tych rzeczy jest nam podane o Abrahamie. Wir können eine Überschrift über diesen Teil setzen. I moglibyśmy taki tytuł nad tymi wierszami postawić. Wir lernen hier, wie der Glaube ausharrt, weil er die zukünftige Welt erwartet. Widzimy, w jaki sposób wiara wytrzymuje, czy trwa, ponieważ oczekuje tych rzeczy przyszłych. Abraham erwartete die Stadt, die Grundlagen hat. Abraham oczekiwał tego miasta, które ma te fundamenty. Und in dieser Erwartung konnte er in der Gegenwart aushalten. I w tym oczekiwaniu potrafił wytrzymać w teraźniejszości. Und das ist auch in unserem Leben so. I tak też jest w naszym życiu. Diese Erwartung der herrlichen Zukunft, die vor uns liegt. To oczekiwanie na tą wspaniałą przyszłość, która jest przed nami, die lässt uns hier auf dieser Erde unseren Weg gehen mit Ausharren im Glauben. Ona pozwala nam iść przez tą ziemię w wytrwałości, w wierze. Und ich möchte gerne 7 Punkte zeigen, die uns bei Abraham vorgestellt werden. I chciałbym pokazać 7 punktów, które są nam tutaj przedstawione, jeśli chodzi o Abrahama. Was würdest du denken, ist der erste Punkt in Vers 8. Jak myślicie, jakim pierwszym punktem byłby, co byłoby w wierszu 8? Wir da in der Bibel lesen, was wird uns da als erstes Merkmal des Glaubens von Abraham gezeigt? Jaka pierwsza cecha jest nam tutaj pokazana? Abraham war gehorsam. Abraham był posłuszny. Das ist das erste, was der Glaube im Leben bewirken wird. To jest to pierwsze, co wiara
wzbudza w nas posłuszeństwo. Und das war hier bei Abraham gar nicht so einfach. A jeśli chodzi o niego, to wcale nie takie proste było. Stell dir vor, Gott sagt dir, geh mal los. Wyobraźcie sobie siebie, że Bóg do was mówi, wyjdźcie z waszego domu. Ich sag dir noch nicht wohin. Nie powiem ci gdzie. Aber geh schon mal. Ale wyjdź i idź. Ich werde dir schon rechtzeitig sagen. A w odpowiednim czasie powiem ci gdzie. Was meinst du? Fällt uns das leicht? Jak myślicie, łatwo by nam tak było? Ich finde, das ist nicht leicht. Myślę, że nie. Aber Abraham war gehorsam. Ale Abraham był posłuszny. Der Gott der Herrlichkeit war ihm erschienen. Bóg chwały objawił mu się. Und diese Erwartung der Herrlichkeit, i to oczekiwanie tej wspaniałości, die ließ ihn hier gehorsam sein. Ono pozwoliło mu być posłusznym tutaj. Das in unserem Leben auch der erst, das erste Merkmal des Glaubens. I w naszym życiu to jest też ta pierwsza cecha naszej wiary, dass wir wirklich Gott gehorsam sind. Że jesteśmy prawdziwie posłuszni Bogu. Da kann es auch mal sein, dass wir nicht so recht verstehen, was Gott sagt. I też tak może być, że nie rozumiemy dokładnie tego, co Bóg nam mówi. Es kann auch sein, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn wir gehorsam sind. Też tak może być, że nie wiemy, jak to ma dalej być. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ale to nie jest takie ważne. Wichtig ist, dass wir gehorsam sind. Ważnym jest to, byśmy byli posłuszni. Auf diesem Weg wird Gott uns führen, Schritt für Schritt. I tą drogą Bóg nas będzie prowadził krok po kroku. Auf diesem Weg wird uns auch segnen. Na tej drodze będzie nam też błogosławił. Da waren ja zwei, die miteinander gegangen waren. Było dwóch takich, którzy wspólnie razem szli. Abraham und Lot. Abraham i Lot. Wer war gesegnet? Który z nich był błogosławiony? Was meinst du? Jak myślicie? Doch bestimmt der, der sich die besten Weiden für die Tiere aussuchte, oder? Z pewnością ten, który wybrał sobie najlepsze pastwiska dla swoich zwierząt, czy nie? Doch bestimmt der, der in der Stadt, wo er wohnte, einen einflussreichen Posten suchte. Na pewno ten, który w tym mieście, w którym mieszkał, zajmował odpowiednie stanowisko i miał pewien posłuch. Ja, die Menschen haben das vielleicht so gesehen. Z pewnością ludzie tak to właśnie widzieli. Guck mal da, der Lot, der ist bei uns im Tor, der ist ein Ratsherr, der ist angesehen. Patrzcie, Lot, on zasiada u nas w bramie, on jest jednym z członków Rady Miasta. Dieser Abraham. A ten Abraham? Der wohnt da irgendwo im Zelt. Gdzieś tam w namiotach mieszka. Vielleicht haben die Menschen so geredet. Być może ludzie tak mówili. Aber wir kennen den Bericht bis zum Ende. Ale my znamy tą historię, jak ona się skończyła. Wer hat den Segen Gottes bekommen? Kto otrzymał błogosławieństwo Boże? Abraham oder Lot? Abraham czy Lot? Willst du auch Segen Gottes erleben? Czy ty masz to pragnienie, by przeżyć błogosławieństwo, które Bóg daje? Dann musst du es machen wie Abraham. To musisz to uczynić tak, jak to uczynił Abraham. Sei Gott gehorsam. Bądź posłuszny albo posłuszna Bogu. Auch wenn du es nicht kapierst. Nawet jeśli tego nie rozumiesz. Auch wenn du vielleicht denkst, wie soll es denn dann gehen? Nawet jeśli masz myśli, jak ma to dalej się być, jak to ma się skończyć. Aber du wirst staunen, wie Gott es führt. Ale zadziwisz się, jak to Bóg prowadzi. Vielleicht geht der Weg anders, als du es dir so ausgedacht hast. Być może ta droga prowadzi inaczej, niż ty sobie wymyśliłeś. Aber du wirst am Ende merken, dass du reich gesegnet bist. Ale koniec końców zobaczysz i doświadczysz, że jesteś bardzo, masz wielkie błogosławieństwa z tego. Gott gibt uns in seinem Wort manchen konkreten Hinweis. Bóg daje nam w swoim słowie pewne czasem konkretne wskazówki. Und er möchte, dass wir gehorsam sind. I on chce, byśmy byli posłuszni. Da war ein Unternehmer. Był pewien przedsiębiorca. Und es ging nicht so gut in seinem Unternehmen. I niestety nie szło dobrze w jego firmie. Man bekam ein Angebot. I otrzymał, dostał czy miał propozycję podjęcia pewnego kontraktu. Ein anderer reicher Unternehmer wollte einen Teil kaufen der Firma. Inny bogaty, bardzo bogaty przedsiębiorca chciał kupić część jego firmy. Dann sollten sie als Teilhaber die Sache weiterführen. I jako wspólnicy mieli tą sprawę dalej razem prowadzić. Das hörte sich gut an. Ta oferta wyglądała na bardzo dobrą. In einem Moment wären alle Sorgen vorbei gewesen. W jednym momencie wszystkie jego problemy zostały rozwiązane. Aber dieser Mann konnte nicht ruhig schlafen. Ale ten pierwszy właśnie przedsiębiorca
Nie umiał dobrze spać z tego, nie miał, cierpiał na bezsenność z tego powodu. Er kannte diesen Vers aus 2. Korinther 6. On znał ten wiersz z 2. Korinthian 6. Seid nicht in einem ungleichen Joch. Nie bądźcie w nierównym jarzmie. Zwei unterschiedliche Tiere können nicht gut ein Joch ziehen. Dwa różne zwierzęta nie będą dobrze ciągnęły jednego jarzma. Ein Gläubiger und ein Ungläubiger können nicht zusammen ein Joch ziehen. Wierzący i niewierzący nie mogą razem ciągnąć tego jarzma. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Jaką społeczność ma światłość z ciemnością? Da hat dieser Bruder dieses Angebot abgelehnt. I ten brat tą ofertę tego drugiego odmówił mu. Er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Nie wiedział, w jaki sposób dalej potoczy się sprawa czy rzeczy jego firmy, aber er wollte Gott gehorsam sein. Ale chciał być posłusznym Bogu. Und dann hat Gott ihn gesegnet. I Bóg też go pobłogosławił. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Bóg darował mu taki kontrakt. Er hatte auf einmal wieder Arbeit in seiner Firma. Z dnia na dzień miał mnóstwo pracy w swojej firmie. Er hat an diesem Auftrag gut verdienen können. I też bardzo dobrze zarobił na tym kontrakcie. Wie gut, dass er Gott gehorsam war. I też bardzo dobrze, że on był właśnie posłuszny Bogu. Obwohl er nicht wusste, wie es gehen sollte. Pomimo tego, że nie wiedział, jak dalej będzie z jego firmą, co się z nią stanie. Wir wollen dieses Merkmal des Glaubens auch in unserem Leben und in unseren Familien verwirklichen. Chcielibyśmy też urzeczywistniać tą cechę naszej wiary w naszym życiu, w naszych rodzinach. Ein zweites Merkmal des Glaubens. Drugą cechą wiary. Wir haben das in Vers 9. 9. wiersz. Abraham wohnte wie ein Fremder in seinem Land. On mieszkał jako cudzoziemiec w tej krainie. Gott hatte ihm dieses Land versprochen. Bóg obiecał mu tę krainę. Gott hatte gesagt, dir will ich es schenken. Bóg powiedział, tobie chcę to podarować. Aber Abraham wusste, das war noch nicht die Zeit. Ale Abraham wiedział, że to jeszcze nie jest ten właściwy czas teraz. Es war noch nicht die Zeit gekommen, dass Abraham es besitzen sollte. To nie był jeszcze ten czas, w którym Abraham miał to objąć w posiadanie. Und so hat er als Fremder dort gewohnt. I on mieszkał jako obcy. Wie ist das in unserem Leben mit dieser Fremdlingschaft? Jak to jest w naszym życiu z tym, że jesteśmy cudzoziemcami? Gott hat uns auch ein Land geschenkt. Bóg darował nam też posiadłość. Welches Land ist das, das er uns geschenkt hat? Jaka to jest posiadłość, którą mamy od niego? Das ist der Himmel. To jest niebo. Noch sind wir nicht da. Jeszcze nie jesteśmy tam. Noch sind wir hier auf dieser Erde. Jeszcze jesteśmy tu na ziemi. Aber hier auf der Erde sind wir Fremde. Ale tutaj na tej ziemi jesteśmy obcymi. Abraham hatte in seinem Leben zwei Dinge. Abraham w swoim życiu miał dwie rzeczy. Ein Zelt. Namiot. Und ein Altar. I ołtarz. Das zeigt beides von, spricht beides von Fremdlingschaft. Obie te rzeczy mówią o tym, że jesteśmy cudzoziemcami. Mit dem Zelt konnte man auf der Wanderschaft sein. Namiotem można było przemieszczać się. Und ein Altar braucht nicht viel Platz auf der Erde. Ołtarz nie potrzebuje dużo miejsca na ziemi. Aber dieser Duft des Opfers steigt nach oben. Ale ta woń z tego ołtarza wznosi się do góry. Wir wollen auch Fremdlingschaft verwirklichen. Chcielibyśmy też urzeczywistniać to cudzoziemstwo. Wir sind hier auf der Erde nicht zu Hause. My na tej ziemi to nie jest nasza ojczyzna. Unser Bürgertum ist in den Himmel. Nasze obywatelstwo należy do nieba. Und die Frage ist, ob man das auch in unserem Leben sieht. Pytanie, czy to można widzieć w naszym życiu. Da war ein Bruder, der war für 2 Jahre im Ausland. Pewien brat 2 lata był za granicą. Er wusste, nach 2 Jahren gehe ich wieder zurück. Wiedział, że po 2 latach wrócę do mojego domu, do mojego kraju. Was meinst du, wie hat er gelebt? Jak myślicie, w jaki sposób on żył? Er hat sich nicht viele Dinge angeschafft. Nie kupował jak nie wiadomo ilu rzeczy. Er hat sich nicht besonders schön gemacht dort.
nie dbał o to, żeby mieć tam jakoś jakieś piękne mieszkanie. Hat es sich so gemacht, dass man gut dort sein konnte zwei Jahre. Oczywiście tak sobie to tam ułożył, żeby przez dwa lata wygodnie tam żyć. Aber er wusste, bald geht es nach Hause. Ale wiedział, że wkrótce będę w domu. Und so hat er gelebt. I dokładnie tak żył. Was sagt der Jesus uns? A co Pan Jezus do nas mówi? Sammelt euch Schätze auf der Erde. Zbierajcie te skarby tu na ziemi. Macht es euch so schön wie möglich. Dbajcie o to, byście mieli najlepiej jak możliwe tutaj. In Lukas 12 sagt er etwas anderes. Łukasza 12 mówi coś innego. Er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel und nicht auf der Erde. Mówi, zbierajcie skarby w niebie, a nie na ziemi. Das, was ihr euch für den Himmel sammelt, das bleibt. To, co nazbieracie dla nieba, to pozostanie. Das, was ihr hier auf der Erde sammelt, das wird alles vergehen. Wszystko, co zbierzecie tutaj na ziemi, to wszystko przeminie. Das ist der eine Grund, warum er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. To jest jeden z powodów, dla których on mówi, zbierajcie dla nieba. Dann sagt er noch einen zweiten Grund. Jeszcze drugi powód. Er sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Mówi tak, gdzie jest wasze gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce. Ich glaube, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Myślę, że każdy z nas z własnego doświadczenia to wie. Das, was uns wichtig ist, da wo wir unser Interesse drauf setzen, da haben wir auch die Zuneigung. To, co jest dla nas ważne, to, czym my się bardzo interesujemy, to ku temu mamy skłonność. Und wenn wir uns einen Schatz sammeln im Himmel, wenn wir mit den himmlischen Dingen, mit den Dingen Gottes beschäftigt sind, jeśli my mamy jakiś skarb w niebie, jeśli jesteśmy zajęci tymi rzeczami Bożymi, dann wird auch da unser Herz sein. To i nasze serce tam będzie. Das wird uns schon prägen in unserem Alltag, in unserem Familienleben. To będzie też nas tak napiętnowało w naszym życiu codziennym, w naszym życiu rodzinnym. Und ich möchte jetzt bewusst keine Beispiele machen. Nie chcę teraz świadomie podawać żadnych przykładów. Aber vielleicht kann jeder mal für sich ein Beispiel überlegen. Ale myślę, że każdy może sam dla siebie pomyśleć o jakimś przykładzie. Wie wir diese Fremdlingschaft verwirklichen können. W jaki sposób możemy urzeczywistniać to cudzoziemstwo tu na ziemi. Einen dritten Punkt finden wir auch in Vers 9. Trzeci punkt też mamy w wierszu 9. Abraham wohnte in Zelten. Abraham mieszkał w namiotach czy pod namiotami. Die Zelte, das haben wir gesehen, sprechen von der Fremdlingschaft. Namioty mówią o cudzoziemstwie. Aber darin wohnte Abraham. Ale że w nich mieszkał Abraham. Das heißt, er hatte mit seiner Familie einen Ort, wo man zu Hause war. To znaczy, że on ze swoją rodziną miał takie miejsce, która jego, była jego, było jego domostwem. Und ich möchte euch mal gerne fragen, was macht ein Zuhause aus? I pytanie mam, co oznacza to domostwo? Was ist das Schöne am Zuhause sein, am Wohnen? Co pięknego jest w tym, że posiadamy domostwo albo że mieszkamy w domu? Ist das die schöne Tapete? Czy to jest ta ładna tapeta? Macht das Zuhause sein aus? Czy to jest tą istotą domostwa? Nein. Myślę, że nie. Zu Hause ist man da, wo Beziehungen bestehen und gelebt werden. Domostwo czy dom to jest to, gdzie są relacje międzyludzkie, gdzie są pewne stosunki rodzinne, powiedzmy. Ich habe manche Familie besucht. Odwiedzałem różne rodziny. Und sie hatten schöne Häuser. Oni, część z nich mieszkała w pięknych domach. Aber sie hatten kein Zuhause. Ale nie mieli tego domostwa. Dann kamen die Kinder mittags nach Hause. Dzieci na przykład po południu wracały do domu. Da war ein gutes Essen in der Mikrowelle. Bardzo dobre jedzenie było w mikrofalówce. Aber sie waren allein. Ale oni byli sami. Das Zuhause? Czy to jest domostwo? Das nicht Zuhause. To nie jest właśnie to może ognisko domowe. Zuhause ist da, wo man sich aussprechen kann. Dom to jest miejsce, w którym można się jakby wydać swoje serce. Zuhause ist da, wo man sich austauschen kann. Dom to jest miejsce, w którym można wymienić się poglądami. Zuhause ist da, wo man zur Ruhe kommen kann. Dom to jest miejsce, w którym można znaleźć wyciszenie.
Zu Hause ist da, wo man einfach Gemeinschaft haben kann. Dom to jest miejsce, w którym po prostu można mieć społeczność. Abraham hatte für sich und für seine Familie ein solches Zuhause. Abraham miał dla siebie i dla swojej rodziny taki właśnie dom. Na finden wir einen vierten Punkt. Czwarty punkt. Abraham wohnte dort mit Isaak und Jakob. Mieszkał tam z Izaakiem i Jakubem. Isaak, das war doch sein Sohn. Isaak był jego synem. Jakob, das war sein Enkelsohn. Jakub jego wnukiem. Und was steht hier in der Bibel? Er wohnte mit Isaak und Jakob, seinem Sohn und seinem Enkel. I tutaj mamy napisane, mieszkał z Izaakiem i Jakubem, swoim synem i wnukiem. Nein, w mojej Biblii steht etwas anderes. Nie, w mojej Biblii jest troszkę inaczej. Er wohnte mit Isaak und Jakob. Mieszkał z Izaakiem i Jakubem. Den Miterben derselben Verheißung. Spółdzielicami tej samej obietnicy. Was verband sie untereinander? Co ich łączyło? Nicht nur die Familienbeziehung. Nie tylko te rodzinne związki. Nein, sie hatten eine Verheißung von Gott. Nie, oni wszyscy mieli obietnicę od Boga. Und diese Verheißung Gottes, die hatten sie gemeinsam. Oni tą obietnicę mieli wspólnie. Und das verband sie. I to ich łączyło. Merken wir, die Dinge, die Gott uns schenkt, die sind eine viel stärkere Verbindung als Familienbeziehung. Widzimy, że te rzeczy, które Bóg nam daruje, są o wiele mocniejsze niż te rodzinne związki. Die Dinge, die Gott uns schenkt, rzeczy, które Bóg nam daruje, die stärken auch unsere Verbindung, die wir in der Familie haben. One też wzmacniają te relacje, które mamy między sobą jako członkowie rodziny. Ein Bruder hat einmal gesagt, jeden brat kiedyś powiedział, die tiefste Verbindung, die schönste Beziehung, die Menschen haben können, najgłębszy, najpiękniejszą relacją czy związkiem, który mogą mieć ludzie, ist die, die sie in Gemeinschaft mit Gott genießen können. Jest ten, który mogą w społeczności z Bogiem się nim rozkoszować. Und das erlebt die Familie Abrahams auch so. I rodzina Abrahama tak to właśnie odczuwała. Sie waren verbunden in diesem gemeinsamen Teil, das Gott ihnen geschenkt hatte. Oni byli złączeni w tej wspólnej części, którą Bóg im darował. Dann haben wir einen fünften Punkt. Potem piąty punkt. In Vers 10. Dziesiąty wiersz. Da haben wir diese Erwartung, die Abraham hatte. Tu mamy to oczekiwanie, które miał Abraham. Vielleicht fragen wir uns, wie konnte es Abraham in einem Zelt aushalten? Być może zadamy sobie pytanie, w jaki sposób Abraham był w stanie wytrwać w namiocie. Abraham hatte eine Erwartung. Bo on oczekiwał. Er erwartete eine Stadt. Oczekiwał miasta. Die Stadt, die er erwartete. Miasto, którego on oczekiwał. Und das Zelt, in dem er lebte. I namiot, w którym mieszkał. Die standen in Verbindung zusammen. Te dwie rzeczy były połączone. Lot, der wählte hier für die Erde schon eine Stadt. Lot wybrał sobie miasto już tu na ziemi. Und er hatte keinen Blick für die zukünftige Stadt. On nie patrzył na to miasto w przyszłości, przyszłe. Aber Abraham erwartete diese Stadt. Ale Abraham oczekiwał tego miasta. Diese Stadt ist eine himmlische Stadt. To miasto jest niebiańskim miastem. Hier wird uns gezeigt, dass sie Grundlagen hat. Jest nam tu zobrazowane, że ono ma fundamenty. Das heißt, sie vergeht nicht. To znaczy, ono nie przeminie. Und hier wird uns gezeigt, dass Gott selbst Baumeister und Schöpfer dieser Stadt ist. I jest też wspomniane, że budowniczym i twórcą tego jest Bóg. Es geht also um eine Erwartung, die Bestand hat. A więc tu chodzi o oczekiwanie, które ma fundament. Und um eine Erwartung, die von Gott kommt. I oczekiwanie, które pochodzi od Boga. Da merken wir, dass das die Dinge dieser Erde, dass die diese Merkmale nicht haben. I to też możemy zauważyć, że rzeczy, które są na tej ziemi, nie mają tych cech. Gott schenkt uns manche Freude hier auf dieser Erde. Bóg daruje nam jakieś pewne radości tutaj na tej ziemi. Und die dürfen wir dankbar annehmen. I je z wdzięcznością możemy od Boga odbierać. Gott meint es doch gut mit uns. Przecież Bóg chce, ma dobre myśli w stosunku do nas. Gott gibt alles reichlich zum Genuss. Bóg wszystko daje, byśmy się tym rozkoszowali. Aber wenn Gott uns Dinge
auf dieser Erde schenkt, ale gdy Bóg daruje nam pewne rzeczy tutaj na tej ziemi, dann wollen wir nicht vergessen, dass sie vergänglich sind. Nie zapominajmy nigdy, że one są, one przemijają. Freust du dich vielleicht über ein Auto, was du fahren darfst? Być może cieszysz się z samochodu, którym masz i którym jeździsz. Aber in zwei Wochen musst du damit in die Werkstatt. Ale za dwa tygodnie trzeba go naprawić. Ist kaputt. Bo się zepsuło. So ist das mit den Dingen hier auf der Erde. Niestety, tak to jest z rzeczami tutaj na tej ziemi. Vielleicht freust du dich auf eine Woche Urlaub? Może cieszysz się, że za pojedziesz na tydzień na urlop. Und der erste Tag ist schön. Pierwszy dzień jest wspaniały. Und dann regnet's. A potem pada. Hoppede vorbei. I nie ma radości. Vielleicht freust du dich, dass du stark und gesund bist? Może cieszysz się, że jesteś zdrowy, silny? Am nächsten Morgen bist du wach und hast Fieber. A rano budzisz się i masz gorączkę. Die Dinge hier auf der Erde sind vergänglich. Rzeczy tutaj na tej ziemi przemijają. Aber die Dinge, die Gott für uns im Himmel hat, die sind unvergänglich. Ale rzeczy, które Bóg ma dla nas w niebie, to one są nieprzemijające. Wenn wir einmal im Himmel sind, gdy będziemy kiedyś w niebie, dann hört das nie mehr auf. Nigdy to nie będzie to trwało zawsze. Dann werden wir nicht mehr krank. Nie będziemy chorzy. Da brauchen wir keine Werkstatt mehr. Nie potrzebujemy warsztatu. Alles ist von Gott perfekt gemacht. Bo wszystko Bóg uczynił tam perfekcyjnie. Es hat Grundlage, es bleibt. To ma fundament, to trwa. Gott selbst hat es so gemacht. Bóg sam tak to uczynił. Diese Erwartung, die dürfen wir haben. To oczekiwanie my to możemy mieć. Das gibt uns Kraft und Freude. I to daje nam siłę i moc. I radość. Dann kommen wir zu Vers 11. Potem teraz mamy wiersz 11. Wir finden einen sechsten Punkt im Leben von Abraham. Szósty punkt z życia Abrahama. Jetzt wird uns wieder der Glaube gezeigt. Znowu mamy pokazaną wiarę. Wir sehen den Glauben von Sarah. I widzimy wiarę Sary. Wisst ihr, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Wiecie, to jest coś bardzo, bardzo pięknego. Abraham und Sarah waren im Glauben verbunden. Abraham i Sara byli połączeni w wierze. Wie wird uns gezeigt, dass Sarah Gott glaubte. Tu jest nam pokazane, że Sara wierzyła Bogu. Und durch Glauben hatte sie Kraft. I przez wiarę miała moc. Und so bekam sie diesen Sohn der Verheißung. I otrzymała tego syna obietnicy. Den gleichen Glauben finden wir bei Abraham in Römer 4. Tą samą wiarę widzimy u Abrahama w Rzymian 4 rozdziale. Wie schön ist das, wenn Mann und Frau im Glauben so verbunden sind. Jak się to jest piękne, gdy mąż i żona są razem jednomyślni, połączeni w wierze. Da wird uns eine schöne Einzelheit gezeigt. I jedna rzecz jest nam piękna tutaj pokazana. Vers 11, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Was glaubte denn Sarah? W co wierzyła Sarah? Was brachte Sarah dazu, diese Aussage für wahr zu halten? Co doprowadziła Sarę do tego, by tą obietnicę uważała za prawdziwą? Sie blickte auf den, der diese Verheißung gegeben hatte. Patrzyła na tego, który dał tą obietnicę. Das war Gott. To był Bóg. Und diesen Gott hielt sie für treu. I tego Boga ona uważała za wiernego. Sie hörte die Worte Gottes. Ona słuchała słów Bożych. Und aus dem Alten Testament wissen wir, zuerst lachte sie. I ze Starego Testamentu wiemy, że ona najpierw śmiała się. Sie konnte das nicht begreifen, was ihr gesagt wurde. Nie potrafiła pojąć tego, co jej powiedziano. Sie sollte ein Kind bekommen. Ona ma mieć dziecko. Das ging doch gar nicht mehr. To jest niemożliwe. Dann lachte sie. Śmiała się. Aber hier sehen wir, dass es nicht bei dem Lachen blieb. Ale tutaj widzimy, że nie skończyło się to na śmiechu. Sie blickte über diese Aussage zu dem, der die Aussage gemacht hat. Ona spojrzała, kto to powiedział, kto tą obietnicę dał. Diesen Gott hielt sie für treu. I tego Boga ona uważała za wiernego. Wollen wir diesen Glauben auch nachahmen in unserem Leben? Czy nie chcielibyśmy tej wiary naśladować w naszym życiu? Wir haben auch in unseren Ehen und Familien manche Wünsche. My w naszych małżeństwach i czy w naszych rodzinach mamy jakieś życzenia. Manche Sorgen, mamy problemy, manche Schwierigkeiten, trudności.
Dann dürfen wir blicken auf Gott. Możemy patrzeć wtedy na Boga. Auf den Gott, der treu ist. Na Boga, który jest wierny. Auf den Gott, der auch für uns einen Weg hat. Na Boga, który ma i dla nas drogę. Auf den Gott, der unsere Wünsche kennt. Na Boga, który zna nasze życzenia. Auf den Gott, der unsere Schwierigkeiten weiß. Na Boga, który zna nasze trudności. Und im Glauben an diesen Gott dürfen wir weitergehen. I w tej wierze, w tego Boga możemy kroczyć dalej. Und dann kommt der letzte Punkt in Vers 12. Ostatni punkt w wierszu 12. Dieser Glaube, der hat Auswirkungen auf eine nachkommende Generation. Ta wiara miała dieser Glaube wirkt nicht nur im eigenen Leben. Ta wiara nie działa tylko w tym własnym jego życiu. Er wirkt auch im Blick auf die Zukunft. Ona tak samo ma oddziaływanie na przyszłość. Dieser Abraham hatte nicht nur für sich Glauben. Ten Abraham wierzył nie tylko sam dla siebie. Er ist auch der Vater der Glaubenden geworden. On stał się ojcem wszystkich, którzy wierzą. Nach ihm kamen viele andere. Po nim było wielu innych. Sie hatten den gleichen Glauben. I oni mieli tą samą wiarę, co on. So wirkt der Glaube Abrahams weiter. I ta wiara miała właśnie takie oddziaływanie w dalszej perspektywie. Wir lesen dazu noch einen Vers aus 1. Mose 18. Jeden wiersz z 1. Mojżeszowej 18. Erste Mose 18, Vers 18 und 19. 18 i 19 wiersz. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu przez po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Ich finde das so schön. Ja uważam ten wiersz za tak piękny. Gott sagt, ich habe den Abraham erkannt. I on tutaj mówi, że ja poznałem Abrahama. Ich kenne diesen Abraham. Ja go znam. Und ich weiß. I wiem. Er wird denen, die nach ihm kommen, seinen Kindern und seinem Haus, den richtigen Weg zeigen. I wiem, że on swoim dzieciom, swojej rodzinie, swoim potomkom pokaże tą właściwą drogę. Dass sie den Weg des Herrn bewahren. Aby oni zachowywali tą drogę Pana. Und so ging dieser... Pierwsza Mojżeszowa 18, 18 i 19. Ja? Erste von... Er hatte ihn erkannt, er wird auch den Kindern und dem Haus nach ihm den Weg des Herrn mitteilen. On go, Pan, Bóg go poznał, że on swoim dzieciom i swojemu domowi przekaże tą drogę, którą mają iść. So würde dieser Glaube auch in einer nachkommenden Generation Auswirkungen haben. I ta wiara w tych przyszłych pokoleniach, ona też będzie oddziaływała. Wir haben Vers 17 bis Vers 22 noch gelesen. I czytaliśmy jeszcze wiersze od 17 do 22. In Vers 17 finden wir, dass der Glaube auch erprobt wird. W 17 widzimy, że wiara jest też wypróbowywana. Der Glaube Abrahams wurde erprobt. Wiara Abrahama została wypróbowana. Und er wurde erprobt auf eine besondere Art und Weise. Ona była wypróbowana w szczególny sposób. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den Isaak, den du lieb hast. Weź swojego syna, jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Nimm ihn und opfere ihn. Weź go i ofiaruj go. Da wurde der Glaube Abrahams erprobt. Ta wiara jego była wystawiona na próbę. Und was war das Ziel? A co było celem? Am Ende strahlte dieser Glaube noch heller hervor. Na koniec ta wiara jaśniała jeszcze bardziej. Manchmal erprobt Gott auch unseren Glauben. Czasami Bóg próbuje też i naszą wiarę. Weißt du, womit Petrus das vergleicht? Wiecie, z czym to Piotr porównuje? Er vergleicht es mit Gold, das geläutert wird. On to porównuje do złota, które jest wytrawione. Vor dem Läutern ist auch schon Gold. Już przed wytrawieniem to też jest złoto. Vor der Erprobung ist auch Glaube. Przed próbą to też jest wiara. Aber nach der Läuterung, da ist das Gold noch reiner, noch wertvoller. Ale po wytrawieniu czy po wytopieniu to złoto jest jeszcze bardziej czyste. Weil es Gold ist, vergeht es auch nicht im Feuer.
ponieważ to jest złoto, to ono nie pali się. Mit Schokolade kannst du das nicht machen. Czekolady byś tak nie mógł testować. Wenn die ins Feuer kommt, ist hinter weg. Jak wrzucisz ją do ognia, to jej po prostu nie będzie. Aber Glaube, der erprobt wird, ale wiara, która jest wypróbowana, der hält aus. Ona wytrzymuje. Und am Ende leuchtet er noch heller. I na koniec ona jaśnieje jeszcze bardziej. Sei noch kostbarer für Gott. Jest jeszcze bardziej kosztowna dla Boga. Tak właśnie było u Abrahama. W wierszu 19 mamy das Vertrauen des Glaubens. W wierszu 19 mamy zaufanie wiary. Abraham wusste nicht, was passieren würde. Abraham nie wiedział, co się zdarzy. Gott hat ihm nur gesagt, nimm den Isaak und opfere ihn. Bóg mu powiedział, weź Izaaka i ofiaruj go. Aber Gott wollte Abraham in Isaak doch eine große Nachkommenschaft schenken. Ale przecież czytaliśmy, że Abraham chciał darować wielkie potomstwo przez Izaaka. Bóg chciał Abrahamowi darować przez Izaaka wielkie potomstwo. Wie sollte das gehen? Jak to miało się odbyć? Sollte die Verheißung Gottes verloren gehen? Czy ta obietnica, którą Bóg mu dał, miała przeminąć? Abraham wusste nicht, wie es geht. Abraham nie wiedział, w jaki sposób to się stanie. Aber Abraham wusste, Gottes Wort bleibt bestehen. Ale Abraham wiedział, że Słowo Boże jest niezmienne. Da hat er dieses Vertrauen. I on miał tą ufność. Gott kann ihn mir sogar aus den Toten wiedergeben. Że Bóg może mi go darować z powrotem, nawet z umarłych. Und es war für Gott so, als hätte Abraham den Isaak geopfert. Dla Boga to miało takie znaczenie, jakby mu Abraham swojego syna ofiarował. Aber Abraham bekam ihn wieder. I Abraham otrzymał go jakby z powrotem. In Vers 20 haben wir ein weiteres Merkmal des Glaubens. W 20 wierszu mamy kolejną cechę wiary. Der Glaube kennt die Wege Gottes. Wiara zna drogi Boże. Isaak sprach den Segen aus. Isaak błogosławił. Und er sprach ihn richtig aus. I pobłogosławił właściwie. Zuerst nicht. Na początku nie. Warum? Dlaczego? Zuerst wurde er durch das geleitet, was ihm selber wichtig war. Na początku on był prowadzony tym, co dla niego samego osobiście było ważne. Er wollte unbedingt ein gutes Essen. Bardzo lubił dobre jedzenie. Dann schickte er den Esau. Wysłał Ezawa. Er erwartete von ihm ein Wildbret. I oczekiwał na niego na pieczeń. Oczekiwał od niego, że dostanie pieczeń. Und dann machte Isaak einen Fehler. I tutaj Izaak popełnił błąd. Aber dann hat Isaak es gemerkt. Ale on to zauważył. Gott hat es ihm gezeigt. Bóg mu też pokazał. Und danach hat Isaak gesegnet. I później Izaak błogosławił. Den Esau. Ezawa. Und in Kapitel 28 den Jakob. I w 28 rozdziale Jakuba. Hier wird uns nur gezeigt, was Isaak im Glauben tat. Tutaj jest nam pokazane, co Izaak uczynił w wierze. So ist Gott. Taki jest Bóg. Wir machen auch Fehler. My też popełniamy błędy. So wie Isaak. Tak jak Izaak. Aber wenn wir es einsehen, ale jeśli je zauważymy, wenn wir es Gott bekennen, wyznamy, dann macht Gott die Dinge zum Guten. To Bóg sprawia, że te rzeczy są ku dobremu. So war es auch im Leben Jakobs. Tak też i było w życiu Jakuba. Wir haben in Vers 21 davon gelesen. W 21 wierszu o tym czytaliśmy. Er ist in seinem Leben viele Umwege gegangen. W swoim życiu on na początku szedł krętymi drogami. Und was sagt er am Ende? I co na koniec powiedział? Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Złe i krótkie były dni mojego pielgrzymowania. Willst du das auch mal sagen? Czy ty też chciałbyś to powiedzieć? Jakob hat über 20 Jahre verloren. Jakub stracił ponad 20 lat. Er war auf der Flucht. Uciekał. Es dauerte über 20 Jahre, bis er wieder nach Hause kam. Ponad 20 lat trwało, nim dotarł do domu. 20 Jahre verloren für Gott. 20 lat straconych dla Boga. Kann sein, dass wir das auch mal sagen müssen. Być może tak też będzie, że i my te słowa, takie słowa będziemy musieli wypowiedzieć. Ich möchte damit zwei Punkte verbinden. I chciałbym dwie rzeczy z tym połączyć. Das eine, die Gnade Gottes hat Jakob zurechtgebracht. Pierwsze, to łaska Boża przyprowadziła Jakuba na właściwe miejsce. Am Ende segnet er die Söhne Josefs und betet an. Tutaj widzimy, że na koniec on pobłogosławił synów Józefa i betet Gott an. I uwielbił Boga. Das macht uns glücklich, dass die Gnade Gottes ihn zurechtbrachte. To nas uszczęśliwia, że ta łaska Boża
sprowadziła go na właściwą drogę. Aber die andere Seite ist, drugą stroną jest, dass die Seite unserer Verantwortung. To jest nasza odpowiedzialność. Diese 20 Jahre konnte Jakob nicht zurückholen. Tych 20 lat Jakub nie był w stanie odzyskać. Jona ging auch einen falschen Weg. Jonasz też poszedł złą drogą. Er stieg in ein Schiff. Wsiadł na statek. Da musste er die Fahrkarte bezahlen. Musiał zapłacić za bilet. Gott bringt den Jona wieder zurück. Bóg go z powrotem przywiódł. Aber das Fahrgeld war verloren. Ale te pieniądze, które wydał na bilet, stracił. Als sie den Jona ins Wasser warfen, gdy oni go wrzucili do wody, haben sie das Geld nicht hinterhergeworfen. To nie wrzucili za nim też tych pieniędzy, które zapłacił. Haben sie nicht gesagt, hier hast du's wieder? Nie powiedzieli, masz tutaj z powrotem, bo już nie płyniesz z nami. Das war verloren. To przepadło. Ich möchte das wirklich ernst vorstellen. Chciałbym to naprawdę poważnie przedstawić. Wenn wir vor einer Entscheidung stehen, gdy stoimy przed jakimś wyborem, dann wollen wir nicht den falschen Weg gehen. Nie idźmy złą drogą. Wir müssen den Preis bezahlen. Musimy zapłacić jakąś cenę. Gott spricht da zu unserer Verantwortung. Bóg mówi to do naszej, jako do naszej odpowiedzialności. Aber vielleicht ist jemand hier, der hat einen falschen Weg gewählt. Być może jest tutaj ktoś, kto wybrał złą drogę. Und er hat es eingesehen. I zauważył, że to jest złe. Oft gibt es kein zurück. Często nie ma powrotu. Aber dann darfst du dich zu Gott wenden. Ale wtedy możesz się zwrócić do Boga. Dann darfst du es ihm sagen. Możesz mu to powiedzieć. Es war falsch, was ich gemacht habe. To było złe, co ja uczyniłem. Möchte dir das bekennen. Chcę ci to wyznać. Dann darfst du auf die Gnade Gottes bauen. Możesz wtedy budować na, dalej na łasce Bożej. Er vergibt. On odpuszcza. Und er möchte dir wieder einen Weg zeigen, auf dem er dich doch segnen kann. I on ci chce pokazać dalej tak też taką drogę, na której on cię będzie mógł nadal błogosławić. Wir wollen das nie als Entschuldigung nehmen, wenn wir vor einer Entscheidung stehen. Nie chciejmy tego nigdy brać sobie jako usprawiedliwienie przed nasz, jeśli stoimy przed jakimś wyborem. Jeder Eigenwille hat seinen Preis. Każda samowola ma swoją cenę. Wir können mit Gott nicht spielen. Nie możemy sobie igrać z Bogiem. A wenn wir einen Fehler aufrichtig bereuen, ale jeśli jakiś błąd, my szczerze żałujemy tego błędu, dann kommt Gott uns in seiner Gnade zu Hilfe. To Bóg w swojej łasce przychodzi nam z pomocą. Da finden wir bei Josef noch die Erfüllung des Glaubens. I u Józefa jeszcze widzimy wypełnienie tej wiary. Er war verkauft worden nach Ägypten. On był sprzedany do Egiptu. Der Weg, der war durch Leiden gegangen. On szedł przez cierpienia. Aber er war erhöht worden. Ale został wysłuchany. Und er wusste, ich werde nicht in Ägypten bleiben. I wiedział, że ja nie zostanę w Egipcie. Das war echter Glaube. To była prawdziwa wiara. Obwohl er in Ägypten starb. Mimo tego, że zmarł w Egipcie, wusste er würde nicht dort bleiben. Wiedział, że tam nie pozostanie. Vielleicht 400 Jahre später, być może około 400 lat później, ging in Erfüllung, was er glaubte. Spełniło się to, co on wierzył. Als das Volk Israel auszog, da nahmen sie die Gebeine Josefs mit. Gdy lud izraelski wychodził z Egiptu, to oni wzięli ze sobą jego kości. Möchte gerne noch kurz einige Gedanken sagen zu dem nächsten Abschnitt. Jeszcze króciutko parę myśli do następnego urywka. Jetzt ist nicht mehr Abraham die Hauptperson. Teraz nie Abraham jest tą główną postacią. Jetzt ist es Mose. Teraz jest to Mojżesz. Bei Abraham hatten wir gesehen, der Glaube erwartet die Zukunft. U Abrahama widzieliśmy, że wiara oczekiwała na przyszłość. Und er hat darin Kraft in der Gegenwart auszuhalten. I on w tym miał siłę, by wytrzymać w teraźniejszości. Bei Mose sehen wir, wie der Glaube die Schwierigkeiten der Gegenwart überwindet. U Mojżesza widzimy, jak wiara pozwala mu przezwyciężać rzeczy teraźniejszości. Dieser Glaube wird zuerst bei den Eltern Moses gezeigt. Ta wiara jest pokazana najpierw u rodziców Mojżesza. Wir brauchen auch als Eltern Glauben in Bezug auf unsere Kinder. My jako rodzice też potrzebujemy wiary w stosunku do naszych dzieci. Die Eltern Moses haben nicht gesagt, wir wollen keine Kinder mehr. Jego rodzice Mojżesza nie powiedzieli, a nie chcemy mieć dzieci. Ist so eine schlimme Zeit. Jest tak zły czas. Nein, im Glauben an Gott bekamen sie Mose. Nie, w wierze, w zaufaniu Boga, do Boga otrzymali Mojżesza. Die Eltern Moses haben auch nicht gesagt, gut, dann müssen wir ihn jetzt sofort hergeben.
Nie powiedzieli też, no dobra, mamy już to dziecko, ale musimy je oddać natychmiast. Im Glauben an Gott haben sie ihn verborgen. W wierze Boga, w Boga, 3 miesiące go ukrywali. Sie haben ihn versteckt vor dem Pharao. Ukrywali go przed Faraonem. So lange wie es möglich war. Tak długo, jak to było możliwe. Aber dann kam der Moment, da mussten sie ihn hergeben. Ale nadszedł taki moment, że musieli go oddać. Auch Mose musste in den Nil. I również Mojżesz musiał znaleźć się w tym Nilu. Der Pharao wollte, dass die Babys in den Nil geworfen wurden und ertranken. Faraon chciał, by te dzieci były wrzucane do Nilu, by one tam utonęły. So haben die Eltern Moses nicht gemacht. Jego rodzice tak nie zrobili. Sie haben zwei Dinge gemacht. Dwie rzeczy. Zuerst haben sie ein Kästchen gebaut. Najpierw zbudowali taki koszyczek. Dann haben sie den Mose in diesem Kästchen nicht mitten auf den Nil getan. I oni tego Mojżesza nie na środek Nila, Nilu w tym koszyczku go tam umieścili. Sie haben ihn an den Rand in das Schilf gelegt. Oni go na brzegu zostawili. So dürfen wir es auch machen. Tak i my możemy czynić. Wenn Gott uns Kinder anvertraut, jeśli Bóg daje nam dzieci, dann gibt es eine Zeit, da können wir sie verbergen vor der Welt. Jest taki czas, w którym możemy je ukrywać przed światem. Wir wollen diese Zeit so lange und so gut wie möglich nutzen. I chcemy ten czas tak długo i dobrze wykorzystywać, jak to możliwe. Wir wollen die Kinder nicht früher als nötig in die Welt geben. Nie chcemy oddawać dzieci wcześniej niż to potrzebne do świata. Aber es kommt die Zeit, da müssen sie in die Welt. Ale nadejdzie taki czas, gdy one muszą iść do świata. Aber da müssen wir sie nicht mitten reinwerfen. Ale nie musimy ich wtedy w sam środek tego wrzucić. Dann können wir einen Kasten bauen. Możemy zbudować taki koszyk. Dann können wir suchen, dass es einen geeigneten Platz gibt. Możemy poszukać takiego właściwego miejsca. Wir müssen sie nicht in die stärkste Strömung tun. Nie musimy go ich wrzucić w ten największy nurt. Gott wird uns da auch den richtigen Weg zeigen. I również Bóg nam pokaże tą właściwą drogę ku temu. Einen Punkt möchte ich da noch besonders zeigen. I jeszcze jeden punkt chcę szczególnie tutaj pokazać. Hier steht, Mose wurde von seinen Eltern verborgen. Tu jest napisane, Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców. In 2. Mose 2, w 2. Mojżeszowej 2, da lesen wir, dass sie, die Mutter sah, dass der Knabe schön war. Tam jest napisane, mama, ona widziała, że chłopiec był piękny. In Apostelgeschichte 7, Dzieje Apostolskie 7, in der Rede von Stephanus, w mowie Szczepana, da lesen wir, dass er im Haus des Vaters aufgezogen wurde. Czytamy, że on został wychowany w domu ojca. Und hier wird von den Eltern gesprochen. A tu jest mowa o rodzicach. Mutter erfüllt ihre Aufgabe. Mama wykonuje swoje zadania. Vater erfüllt seine Aufgabe. Ojciec swoje. Und sie arbeiten zusammen. Ale oni to robią wspólnie, razem. Das lernen wir hier bei den Eltern Moses. Tego możemy się nauczyć od rodziców Mojżesza. Jetzt finden wir in Vers 24 den Mose selbst. A w 24 wierszu widzimy samego Mojżesza. Und jetzt möchte ich mal besonders zu den Kindern und Jugendlichen sprechen. I teraz chciałbym szczególnie słowo do dzieci i do młodzieży. Es kam die Zeit, da war der Einfluss der Eltern nicht mehr so vorhanden. Będzie taki czas, der Einfluss der Eltern nicht mehr möglich war. Nadszedł taki czas, gdy rodzice nie mieli już takiego wpływu na dzieci, czy na niego. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Jak jest u was? Aber bei uns gehen die Eltern nicht mit zur Schule. U nas w Niemczech rodzice nie chodzą z dziećmi do szkoły. Da sind die Kinder allein. Tam dzieci są same. Oder vielleicht kommt mal eine Klassenfahrt. Albo jest na przykład wycieczka. Vielleicht bist du dann zum ersten Mal von zu Hause weg. Może po raz pierwszy jesteś dalej gdzieś od domu. Der Einfluss der Eltern ist begrenzt. I wpływ twoich rodziców na ciebie jest ograniczony wtedy. Vielleicht bist du zum ersten Mal auf dich gestellt. Może po raz pierwszy jesteś zdany na siebie, sam na siebie. Weit weg von zu Hause. Daleko od domu. Was machst du jetzt? Co robisz? Mose hat seine Eltern nicht vergessen. Mojżesz nie zapomniał swoich rodziców. Mose hat nicht vergessen, was die Eltern ihm gesagt haben. On nie zapomniał tego, co rodzice mu mówili. Und Mose weigerte sich, eine Verbindung in dieser Welt einzugehen.
On nie zgodził się albo wzbraniał się przed tym, by wejść w relację z tym światem. Er traf eine bewusste Entscheidung. On dokonał świadomego wyboru. Mose hat gewählt. Wybrał. Wir müssen auch wählen. My też musimy wybierać. Wir können so entscheiden oder so. Możemy wybrać tak lub tak. Machen wir die Dinge in der Welt mit? Oder machen wir die Dinge, die dem Herrn gefallen? Będziemy współdziałali z tym światem, albo tak jak Pan sobie tego życzy. Mose hat sich richtig entschieden. Mojżesz wybrał właściwie. Er hat sich entschieden für seine Eltern. On opowiedział się za swoimi rodzicami. Er hat sich entschieden für Gott. Opowiedział się za Bogiem. Und er hat sich entschieden für das Volk Gottes. I za ludem Bożym. Er wählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemacht zu leiden. On wolał znosić ucisk razem z ludem Bożym. Und er meinte, die Schmach des Christus ist ein größerer Reichtum als das, was es in Ägypten gibt. I uznał, że ta hańba Chrystusowa to większy skarb niż to, co jest w Egipcie. Und dann zeigt uns Vers 27, 3 grundsätzliche Merkmale des Glaubens. I w 27 wierszu widzimy trzy podstawowe cechy wiary. Der Glaube verlässt Ägypten. Wiara opuściła Egipt. Der Glaube hat keine Angst vor Pharao. Wiara nie miała strachu przed Faraonem. Und der Glaube, der hält sich an Gott, auch wenn man ihn nicht sieht. I wiara trzyma się Boga, nawet jeśli go nie widzi. Das können wir auch in der Schule verwirklichen. To też możemy urzeczywistniać w szkole. Müssen wir auch unsere Wahl treffen. I również tam musimy podejmować wybory. Der Glaube verlässt Ägypten. Wiara opuszcza Egipt. Der Glaube sagt Nein zur Sünde. Wiara mówi nie dla grzechu. Als wir Kinder waren, gdy byliśmy dziećmi, da hatten wir mit den Eltern eine Gewohnheit. Razem z moimi rodzicami mieliśmy taki zwyczaj. Wir fuhren sonntags mit dem Auto zu den Versammlungsstunden. W niedzielę samochodem jeździliśmy na zgromadzenia. Und auf dem Weg war eine Bahnschranke. I na tej drodze, którą musieliśmy pokonać, był szlaban. Je nachdem, ob die Bahnschranke auf oder geschlossen war, dauerte der Weg unterschiedlich lang. W zależności, czy ten szlaban był otwarty, czy zamknięty, to nasza podróż trwała krócej lub dłużej. Im Auto, so hatten die Eltern das vorgeschlagen, haben wir gesungen. Das vorgeschlagen, nie. Die Eltern haben gesagt, wir wollen im Auto zusammen singen. Rodzice często mówili, że będziemy śpiewali razem w samochodzie. Und wir Kinder sollten uns Lieder wünschen. I my, dzieci, mieliśmy sobie wybierać pieśni. Dann haben wir ein Lied besonders oft gesungen. Jedną pieśń śpiewaliśmy bardzo często. Weißt du, warum wir uns das gewünscht haben? Wiecie, dlaczego ją sobie wybieraliśmy? Das war so kurz. Bo ona była bardzo krótka. Deswegen haben wir uns das gewünscht. Dlatego ją wybieraliśmy. Aber deswegen habe ich noch in Erinnerung. Ale dlatego ja to też pamiętam. In dem Lied heißt es, wenn der Teufel kommt und flüstert. Słowa tej pieśni są takie: gdy diabeł przychodzi i szepta ci, wenn er uns versuchen will, gdy on chce nas doświadczyć, sag ich mutig nein, to ja odważnie powiem nie. Das kann nicht sein. To nie może tak być. Jesus Sieg ist mein. Bo zwycięstwo Jezusa jest moje. To była bardzo krótka pieśń, ale wollen das in unserem Leben so praktizieren. Którą wam teraz zacytowałem, ale chciejmy ją praktykować w naszym życiu. Der Glaube verlässt Ägypten. Wiara opuszcza Egipt. Und dann hat der Glaube keine Angst vor dem Pharao. I ta wiara nie boi się Faraona. Wir müssen auch keine Angst haben vor unseren Mitschülern. My też nie musimy obawiać się naszych kolegów ze szkoły. Oder vor unseren Arbeitskollegen. Czy kolegów pracy. Wir haben einen, der ist stärker. Mamy kogoś, kto jest silniejszy. Und das ist das dritte, was der Glaube tut. I to jest to trzecie, co wiara czyni. Er hält aus. Wytrzymuje, trwa. So als würde er den Unsichtbaren sehen. Tak, jakby nie widziała. Jakby widziała tego, który jest niewidzialny. So haben wir den Glauben gesehen in verschiedenen Beziehungen. Widzieliśmy więc wiarę w różnych aspektach. Und wir haben immer wieder gemerkt, wie Glauben in unseren Familien, in unseren Häusern Wirklichkeit werden darf. I widzieliśmy, jak wiara w naszych domach, rodzinach może być rzeczywistością. Dann kann es sein, dass wir jetzt zurückkommen in unsere Situation. Może teraz się tak zdarzyć, że wrócimy do naszej jakiejś tam sytuacji, dass wir gerne das verwirklichen wollen, was die Bibel uns zeigt, że chcielibyśmy bardzo chętnie urzeczywistniać to, co nam Biblia pokazuje, aber dass wir denken, wir schaffen es doch nicht. Ale stwierdzamy, że nie damy rady.
Das ist zu schwer. Zbyt ciężkie to jest. Gibt so viele Herausforderungen, so viele Schwierigkeiten. Jest tak wiele wyzwań, tak wiele trudności. Der Feind, der will uns den Mut nehmen. Ten nieprzyjaciel chce zabrać nam tą odwagę. Und wir wollen nicht aufgeben. Ale nie poddawajmy się. Da wollen wir dieses Merkmal des Glaubens haben. Chcemy mieć tą cechę tej wiary, dass er aushält, że ona wytrwa, als würden wir den Unsichtbaren sehen. Jakbyśmy widzieli tego niewidzialnego. Und dazu lesen wir zum Schluss eine kurze Begebenheit aus 2. Könige. I jeszcze na koniec krótką przeczytajmy historię z drugiej królewskiej. 2. Könige 6. 6. rozdział. Da war der Prophet Elisa in einer Stadt. Tu mamy proroka Elizeusza, który